To i to, to jest moje dzisiejsze śniadanie. Chociaż dziwnie mówić o śniadaniu, jak jest 15 godzina. U was 16. Dokładnie to jest 14:42, więc wszystko by się zgadzało, bo nagrywam zazwyczaj około godziny 20, o 16 musi być film. Więc to logiczne, że nagrywam ten film tego samego dnia, którego wy go widzicie. Dokładnie półtorej godziny wcześniej. Na pewno tak jest. Wcale nie ma listopada, jak to nagrywam, wcale nie. Nie wiem, o co chodzi. Totalnie nie wiem, jak to się dzieje. Nie mam pojęcia. Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście ja, czyli Profcio, albo możecie mówić mi też Chipscio. Chętnie bym się z wami podzielił, bo do takiego odcinka jak dzisiaj, chipsy to konieczność. Zwłaszcza takie dobre, z pieca, solone. Witam was w kolejnym odcinku z serii Mentol i Rokeza, a konkretnie dlaczego ja? Grudzień. Nie wiem, co mam powiedzieć o grudniu, także może zostaw łapkę w górę, subskrybuj i napisz komentarz. Powiedziałem 3 razy grudzień, teraz powiedziałem 3 rzeczy, które możesz zrobić. To nie jest zachęta, to jest rozkaz. Aczkolwiek w dalszym ciągu najważniejsze jest dla mnie to, byś oglądał ten film do końca i dał mi znać, co w tym filmie ci się spodobało, a co mniej. I mam nadzieję, że unikniemy komentarzy, że mniej podoba wam się ja, bo to wiadomo, że jednak jest na odwrót. A jedynie chcecie mi dać pstryczka w nos. I wiecie co? Ja wam takiego pstryczka nie dam, bo ja nie jestem zawisny. Ja jestem wspaniałym twórcą, wspaniałym, ukochanym youtuberem. Drugiego takiego nie znajdziecie na świecie, bo Profcio jest tylko jeden. A dlaczego ja? Jest 25 sezonów, także jest od zaczynania odcinków. Zapraszam na jeden z nich. Przepraszam, że jeszcze na chwilę przerwę, ale mam bardzo ważną informację i muszę was poprosić o pomoc. Jakiś czas temu w mojej rodzinie naszła nas niemiła informacja, że mój wujek ma glejaka 4. stopnia. I leczenie go niestety nie jest tanie. Więc jako rodzina, a tym bardziej osoba, która ma zasięgi i w jakiś sposób może je dobrze wykorzystać, chciałbym was pięknie poprosić o pomoc, o tą przysłowiową złotóweczkę. Wraz z moją rodziną będziemy bardzo wdzięczni, zwłaszcza, że wujek jest chrzestnym mojej siostry, więc jest to dość ważna osoba w kręgu moich najbliższych. Link do zbiórki oczywiście w opisie. Dziękuję też za wszystkie słowa wsparcia, bo wiem, że nie każdy może sobie pozwolić nawet na złotówkę, ale i słowa otuchy bardzo doceniam i dziękuję. A teraz już zapraszam z powrotem do filmu. 27-letnia Magda Malinowska była szczęśliwą żoną 30-letniego Romana. Była szczęśliwą żoną i właśnie ma torbę i walizki. Czyli te szczęśliwe żonactwo, jestem słowotwórcą, jestem trendseterem, okej? Okay? Zamiast bycie w związku małżeńskim, teraz to się nazywa żonactwo, to ona właśnie zakończyła te szczęśliwe żonactwo, ona się właśnie wyprowadza. Ono mówi tak, wiesz co, ja muszę wystąpić w dlaczego ja, także już się nie kocham? Właściciela salonów kosmetycznych. Magda czuła się, jakby wygrała los na loterii. Czyli po prostu wykorzystujesz swojego faceta, tak? Ty go nie kochasz dlatego, że go kochasz. Jakkolwiek to brzmi, ty go kochasz, bo masz za darmo paznokcie. Mąż bardzo o nią dbał. Kobieta nie musiała pracować. Para wracała właśnie z cudownego urlopu w Turcji. Gdyby moja żona lub mój mąż, bo to nigdy nie wiadomo, jak się życie potoczy, wręcz z mężem jest bardziej prawdopodobne, ale to mniejsza, miał mnie utrzymywać i ja miałbym nie pracować do końca życia, to ja bym totalnie oszalał. Ja nie jestem w stanie wysiedzieć tygodnia na wakacjach i nic nie robić. Ja latam na wakacje na tydzień. I ja siedzę tydzień, to już mam takie za długo. Czemu ja nic nie mogę robić? Czemu nie mogę powyzywać jakichś ludzi w internecie? I ja po prostu na basenie siedzę i zaczynam mówić, a ta? Spójrz na nią, jaka głupia. Nic nie powiedziała, ale ja muszę po prostu kogoś obrazić, bo inaczej zapomnę, jak to się robi. Pół roku wcześniej straciłam mamę. Dzięki wakacjom z Romkiem odreagowałam stres i żałobę. Ogólnie straciłam mamę, ale Romek załatwił mi nowe paznokcie, henne na brwi i wakacje w Turcji, także wszystko spoko. Czułam, że wrócę do kraju silniejsza i pełna wiary w to, że życie może być piękniejsze, kiedy ma się u boku człowieka, na którym można zawsze polegać. Życie jest piękniejsze, kiedy ma się u boku człowieka, który ma dużo pieniędzy i własne salony kosmetyczne, więc można go wykorzystywać, nawet nie trzeba mu za często dawać dupy, bo nie ma na to czasu. Mimo beztroskich chwil na wakacjach, Magda cieszyła się, że wraca do domu. Młode małżeństwo niedawno kupiło mieszkanie, które 27-latka uwielbiała urządzać. Para kupiła mieszkanie, czy on kupił mieszkanie? A ona jedynie wkłada tam meble. Chociaż wkłada to też pewnie dużo powiedziane, bo ona mówi bardziej no, śrubkę potrzebujesz, mężulku, a tą szafkę postaw tam, a tą szafkę tu, o, a patrz, na internecie znalazłam takie fajne lustro, ja bym je powiesiła tam. O, zamówisz, prawda? No ja nie mam pieniędzy, ja nie pracuję, ty musisz kupić. Niestety wracający z urlopu Magdę i Romana przywitał w mieszkaniu potężny bałagan.
Uświadomili sobie, że pod ich nieobecność ktoś włamał się i ograbił ich dom. Po czym sugerujecie, że ktoś włamał wam się do domu i go ograbił. Kwiatki leżą, kanapa zostawiona, dywanu też nikt nie ruszył. Jakbym miał już okradać kogoś, kto jest na wakacjach, to zajebałbym nawet tapetę ze ścian. Co się będę ograniczał? Mam ponad 1000 czasu, żeby zabrać wszystko. Nawet balkon bym im rozmontował. W tamtym momencie pojęłam, jak okrutne jest życie. W jednej chwili byłam najszczęśliwsza na świecie z człowiekiem, którego kochałam, a w kolejnej świat zawalił mi się na głowę. Kobieto, ty nawet złotówki w to mieszkanie nie włożyłaś. Tobie się zawaliło życie pod nogami? Kanapę macie, więc możecie się gdzieś położyć. Dywanem się przykryjecie, jeżeli wam kołdry zabrali. Szafkę RTV pod telewizor wam zostawili, więc wystarczy kupić nowy telewizor. Nic trudnego, masz bogatego męża. Szalej! Policja nadal prowadzi czynności w okradzionym mieszkaniu. Magda z Romkiem po złożeniu wyjaśnień stoją przed blokiem. Kobieta ciągle nie może się uspokoić. Ja tam nie wrócę. Spokojnie, kochanie. No policja już się wzięła do roboty. Boję się, rozumiesz? Ktoś łaził po naszym mieszkaniu, dotykał naszych rzeczy. Dotykał. Nawet większość sobie zabrał. Nie ma się czego bać. Przy mnie nic ci nie grozi. Dzień dobry. Co się stało? Dzień dobry. Okradli nas, no. Jakie okradli? To ja wpadłem, pożyczyłem rzeczy, żeby przechować. Co się będą marnować tydzień bez używania? Telewizor mi nie działał, to se na tydzień pożyczyłem. Już zwracam, już chodź, weźmiesz ze mną. Wróciliśmy z wakacji, a mieszkanie splądrowane. Bardzo mi przykro. Najważniejsze, że nic wam nie jest. To właśnie najgorsze. Ty pracujesz z domu, tak? Nie widziałeś czegoś, nie słyszałeś? No niestety nie. Akurat ostatnio ciągnęli mnie do firmy. Mało siedziałem w domu, niczego nie widziałem. Tak, mieszkasz 2 metry i nic nie widziałeś, nic nie słyszałeś. Nie, niczego nie zauważyłem. Tak się interesuje życiem sąsiadów, tak? To, że ktoś źle zaparkował, to tak, ale to, że ktoś się włamał, to już nie. A czemu ty się do niego przypierdasz? Jakby ktoś się włamywał do mojej sąsiadki, to też bym nie zareagował. Ja mam plan kupić jej mieszkanie, jak ona wystawi na sprzedaż i połączyć 2 mieszkania, tak, że mi by to nie przeszkadzało, nawet by było na rękę. Nie powinienem zdradzać swoich planów. Co jeżeli sąsiadka mnie teraz ogląda? Jak ktoś się jej włamie do domu, to od razu podejrzenia spadną na mnie. I słusznie. Co ty mnie insynuujesz? No, a ty już wiesz co. A kto na mnie nasłał straż miejską, co? Wiem, że ty. Nie pal głupa. Nie ja dzwoniłem na straż i nie ja tu palę głupa. Zaraz, człowieku, co ty do mnie masz? Spadaj co? Nie wtrąca się w nie swoje sprawy. To ty go zapytałeś, czy on coś słyszał. To ty go wtrąciłeś w nie swoje sprawy. On nie chciał, on tylko podszedł, pytał się, co się stało, po czym chciał sobie pójść do... On nawet nie słuchał, co się stało. On po prostu tak z uprzejmości, zamiast dzień dobry, spytał, co się stało, że stoicie pod blokiem, co wy kurwa schodów nie widzicie na klatkę. A ty uznałeś, ej, uwaga, będę cię wplątywał teraz w nie twoje sprawy, a później ci przypierdolę, dobra? Za co ty go przepraszasz? Za to, że przez niego dostałem mandat za zaparkowanie? Nie przeze mnie, nie jestem donosicielem. Za to, że patrzy na ciebie tymi maślanymi oczami, a nie widział, że ktoś się do nas wkradł. A co ty za głupotę opowiadasz? Jakie głupoty, kurczę. Co to za sąsiad, jak nie widział, że ktoś się wkradał do innego sąsiada? On powinien stać na klatce i szczekać jeszcze. Nawet myślę, że to ty włamałeś się do nas, a teraz rodzinę. Dosyć, głupa. Dosyć tego, to jest skandal. Ja się tak nie bawię, nie wychodzę w ogóle. Wiedziałam, że jest zdenerwowany, kto by nie był. Ale mimo wszystko było mi przykro, jak potraktował sąsiada, który nic złego nam nigdy nie zrobił. 4 godziny później, gdy policja zakończyła czynności, Magda z Romkiem wracają do swojego mieszkania. No, patrz jak dużo zostawili. Kwiatki jedne, kwiatki drugie, 2 literki B. Z tego można sobie życie na nowo ułożyć. Wciąż nie może pogodzić się ze stratami. Oni nawet zabrali komplet encyklopedii, wszystko co miało dla mnie jakąkolwiek wartość. Konie. Komplet encyklopedii ci zabrali? Może gang nauczycieli ci się włamał do domu? Policja szybko, na pewno ich znajdzie. No przecież byli tutaj 4 godziny. Na pewno mają jakieś odciski palców czy coś. Nie wierzę w to. Przecież my nawet nie wiemy, kiedy to włamanie miało miejsce. No tak, skoro nawet najbliższy sąsiad nic nie widział. Wiesz, sprzęt sprzętem. Ale najbardziej to żal mi pamiątek po mamie. Spokojnie, kochanie, odkujemy się, zobacz. Sprzęt sprzętem, najbardziej to szkoda mi tej urny z prochami mamy. A co jeżeli zrobili sobie z niej pieprz? A co z ubezpieczeniem? Niedawno widziałam tego naszego agenta, pana Zbyszka. Tak, ubezpieczenie... No kochanie, no przecież mamy ubezpieczone mieszkanie, tak? Tak, mamy ubezpieczone mieszkanie od zawalenia się budynku i tylko tyle. Tak, ale nie od kradzieży, no zapomniałem o tym. Nie, no świetnie. Kochanie, spokojnie, będzie dobrze. No, odkupimy te wszystkie rzeczy. Pamiątek rodzinnych nie da się odkupić. Oczywiście, że się da. Tylko, że nie będą rodzinne, ale będą wyglądały jak pamiątki rodzinne, więc to dużej różnicy nie zrobi. Nawet jeżeli musiałbym do samego piekła iść, odzyskam je dla ciebie. Kto to znowu?
przepraszam, wiem, że nie jesteście w nastroju, ale ja nie chcę się kłócić, więc... Więc zjadłem już prawie cały sernik z Lidla, ale przyniosłem wam opakowanie. Jego na zgodę i pocieszenie. Dziękuję, Karol, to bardzo miłe z twojej strony. Sąsiedzie, ja nie mam żalu za te nerwy. To jak? Zgoda? Co ty myślisz? Przyjdzie z jakimś plackiem, ja tutaj będę skakał z radości? Ja za placek bym skakał z radości, teraz to nawet bym... Piotrek, wstrzymaj się od żartów na temat penisu. Nawet bym mu obciągnął za ten placek. Nie, wiesz co, Karol, nie, w głowie mi się nie mieści. No mieszkasz 2 metry od nas. Nic nie widziałeś, nic nie słyszałeś. Ty, a wiesz, że ludzie też mają nogi i czasami wychodzą z domu? Czasami nawet na 8 godzin albo 12 do pracy? Wiesz, że włamywacze zazwyczaj działają tak, żeby nikt ich nie widział? No czego ty od niego chcesz, no? Przynosi ciasto, chce być miły, a ty na niego walczysz. Ciasto przyniósł? Przyniósł, zajebiście. Chodź jeść, teraz zamknąłem mu drzwi. Jeszcze by nam podjadł te ciasto, a teraz wiesz, my musimy oszczędzać, trzeba nowy telewizor kupić, tak że każde jedzenie się przyda. Nie lubię go, nie ogarniam takich ludzi. Jakich ludzi, no? Chciał być miły, a ty swoje. Sorry, Magda, ale uważam, że jeżeli nic nie widział, to na pewno maczał w tym palce. A teraz reżnie głupa. Nie. Ja tego nie kupuję. Tak, on przyszedł z tym plackiem, żeby się rozejrzeć, co jeszcze można podjebać z tego, co zostało. Ja już nie wiem sama, co o tym wszystkim myśleć. No, na pewno nie jest tego ciasta. Nie wiadomo, co tam dosypał. Miałam wyrzuty sumienia, że wrzuciłam zdjęcia z wakacji na media społecznościowe. Przez to właśnie wiadomo było, że nie ma nas w domu. Więc faktycznie pomyślałam, że sprawcą mógłby być ktoś znajomy. Na przykład sąsiad. Kurwa, no jak masz sąsiada w znajomych na Facebooku, to ja się nie dziwię. Kto ma swoich sąsiadów na Facebooku? Kto w ogóle zna imiona swoich sąsiadów? Magda umawia się na zakupy wraz ze swoją siostrą Julią. Planuje kupić telewizor, bo poprzedni został skradziony. Niestety, żadna z jej kart kredytowych nie działa. Co za wstyd z tym telewizorem. Nie przejmuj się, to na pewno nie pierwsza raz taka sytuacja w sklepie, że komuś karta nie przeszła. Oczywiście, że nie pierwszy raz taka sytuacja. Czasami przychodzą tacy ludzie, 5 kart kradzionych. No pan sprawdzi, czy któraś działa, żadna moja, więc nie znam pinu. A damy radę za ten telewizor zapłacić 50 razy zbliżeniowo? No ja zawsze płacę gotówką, więc nie wiem, co z tymi kartami. Poczekam w domu na Romka, niech mi to wszystko wyjaśni. Żeby aż 3 karty były zablokowane? Dobrze, że mi pożyczyłaś na te zakupy spożywcze, dziękuję ci. Na telewizor też ci mogę pożyczyć. Na telewizor też możesz pożyczyć? Kurwa! Mi by znajomi nawet na batona nie pożyczyli. Nie, kochana, no przecież jeden dzień bez telewizora wytrzymam. Jeden dzień wytrzymam, ale jutro jak będziesz chciała dalej mi pożyczyć, to jutro pojedziemy. To może na obiad wpadniecie do nas? Nie, dzięki. Roman jest do wieczora w pracy, wiesz, pewnie będzie zmęczony. Roman? Mówiłaś, że jest w pracy. No tak mi powiedział, jak rano wychodził. A ten facet? Kto to jest? A to jest pan Zbyszek, nasz agent od ubezpieczeń. Ach, nie mówiłam ci. Nie mieliśmy polisy od kradzieży, bo Roman przegapił termin. Boże, co za pech. Co za pech? Czy co za debil? Jest pewna różnica, bo to nie pech przegapił termin, tylko Roman. A Roman nie jest pechem, tylko idiotą. Panie Zbyszku! Dzień dobry. A, dzień dobry. Jaka pani wypoczęta. Bo właśnie wróciliśmy z Turcji. No, wiem, mam wasz telewizor. Nie było was, jak wpadłem. Wie pan, nie dość, że straciliśmy wszystkie cenne rzeczy, to jeszcze mieszkanie nie było ubezpieczone. Ale jak to? No, wczoraj Roman powiedział, że nie przedłużył polisy. Ależ to jakieś nieporozumienie. Słucham? W papierach wszystko się zgadza. Ubezpieczenie działa. Czyli jest szansa, że dostaniemy jakieś pieniądze? No tak. No właśnie Roman odebrał 150 tysięcy. Kilka minut później Magda wchodzi do domu. Kobieta chce natychmiast wyjaśnić z mężem kwestię ubezpieczenia mieszkania oraz zablokowanych kart kredytowych. O, kochanie, już jesteś. Mówiłaś mi rano, że będziesz cały dzień z Julką. No bo taki był plan, a ty mówiłeś, że będziesz w pracy do wieczora. No... No on się właśnie pakuje do pracy. Od dzisiaj będzie tam mieszkał. Słuchaj, nieoczekiwana zmiana planów. Muszę wyjechać na 2 dni. Co? Ale gdzie? Ach, wiesz, do Turcji. Jak się umawiałem ze złodziejami, to mówiłem, meble też mają zniknąć. No i kurwa, teraz my dostajemy mniejsze odszkodowania, ja potrzebuję więcej kasy. To ja zablokowałem karty. Co? Ale dlaczego? Słuchaj, no, okradli nas, tak? Nie wiem, czy nie zginęły jakieś dokumenty bankowe, więc na wszelki wypadek zablokowałem je dzisiaj rano. No dobrze, ale mogłeś mnie uprzedzić, ja się najebałam wstydu w sklepie. Tak, wiem, no przepraszam. Słuchaj, za 2 tygodnie przyjdą nowe karty, nakupuję się wtedy ile wlezie. No dobrze, ale jest jeszcze jedna sprawa. No? Spotkałam na dole naszego agenta od ubezpieczeń, pana Zbyszka. I on mi powiedział, że jednak ubezpieczyłeś mieszkanie. Tak. Mnie też tym zaskoczył. Musiałem to przeoczyć. No ale, czyli jednak dostaniemy te pieniądze z ubezpieczenia? Nie, nie dostaniemy. Ja dostanę i właśnie dlatego wyjeżdżam. Wiesz, wakacje z tobą tydzień w Turcji były fajne. Ale wakacje samemu w Hiszpanii, w jakimś mieście seksu, brzmią jeszcze...
jeszcze lepiej. No, na to wygląda. No, mi też ulżyło, ja się o tym dowiedziałem. Rzeczywiście masz za dużo rzeczy na głowie. Może ja się będę tym wszystkim zajmować? Ja pamiętam o terminach. Tak, dobra. Słuchaj, skarbie, ja się muszę spakować. A, jeszcze jedna rzecz. Jakbyś mogła wyprowadzić się do mojej mamy na te 2 dni, dobra? Dlaczego? Ty oferujesz, żeby ona wyprowadziła się do twojej mamy? Nie do nikogo z jej otoczenia, tylko konkretnie do mojej mamy. To musisz wyprowadzić się do teściowej, bo jak się wyprowadzić do kogo innego, to na pewno cię namierzą i grozi wam niebezpieczeństwo. A moja mamusia jest taka potężna kobieta. Ona, jak ktoś jej się włamie, to mu kark skręci. Naprawdę, prowizorycznie nie chcę, żebyś była tutaj sama. Ale ty się boisz, że może się ktoś znowu do nas włamać? Nie, on na to liczy. To też, no. Dzisiaj będzie tutaj likwidator. Czym się zajmuje likwidator? Czy on zlikwiduje moje mieszkanie? On zaznaczy po prostu całe mieszkanie, kliknie delete, nie? Pełno simoleonów na konto wpadnie, super, możemy robić od nowa. Tam budynek się zawala, bo nagle brakuje jednego piętra, ale chuj w to. Pasowy klucz dla niego, także... No to może lepiej, żebym tu była, skoro będzie ktoś obcy. Nie chcę narażać ciebie na kolejny stres, tak? Ale tu nie chodzi o stres, właśnie ona chciała zostać, jak tu będzie likwidator. Miała nadzieję, że w końcu ktoś jej zlikwiduje błonę dziewiczą. Julia zgodziła się, by Magda wprowadziła się do niej na 2 dni. Młoda kobieta spakowała najpotrzebniejsze rzeczy i po wyjeździe męża przyjeżdża do siostry. Niespodziewanie zauważa pod blokiem swojego szwagra, 30-letniego Piotra Kowalskiego. Cześć, szwagier! O cholera, Magda, cześć! Co ty tutaj robisz? Jak to co? Idę do was. O, niezapowiedziana wizyta. Oj, zapowiedziana! I to na 2 dni. Będziemy się świetnie bawić. To Julka ci nie mówiła? Nie wiem. No jak to nie wiesz? To wy ze sobą nie rozmawiacie? Nie, przecież my jesteśmy w separacji od 2 miesięcy. To co Julka miała mi powiedzieć? Co tam, nie pamiętam? No, Roman wyjechał na 2 dni. Nie chcę być sama. Postanowiłam, że ten czas spędzę u was. Aha, okej, okay, rozumiem. No wiesz, te włamania i tak dalej. Okej. Coś, wszystko okej? Okay? Właśnie też się chciałem zapytać, czy wszystko okej, okay, czy on się już taki urodził po prostu, bo to taki jest... Nawet nie, że nie rozgarnięty, tylko po prostu jakiś taki zjebany jakby. Nie, no wszystko w porządku, wszystko w porządku. Dlaczego pytasz? No jakiś taki zestresowany się wydajesz. No, nie, zestresowany? Nie. To Befedron. Nie, to ta praca, nie. Wziąć ci walizkę? Lekka jest, ale weź. Pewnie, jasne. Chodźmy. Zaskoczyło mnie zachowanie Piotra. Ja tam się zachowuję całkowicie normalnie. No może jest troszkę mniej żartów o cipkach niż zazwyczaj. Okej, to jest do mnie niepodobne, tu się muszę zgodzić. Nazajutrz Magda nie może skorzystać z siłowni, ponieważ nie opłacono jej karnetu. Krępującą sytuację próbuje wyjaśnić z nią menadżerka klubu. Pani Magdo, proszę poczekać. Może wróci pani do środka, zrobi trening, zapłaci jak za jednorazowe wejście? Żeby jeszcze miała z czego? Można płacić w naturze czy coś? Bo chyba nie gotówką mogą być małe problemy, małe takie komplikacje mogą być. Swoją drogą, nie wiem czy zauważyliście, ale to jest jeden budynek, który zależnie od odcinka dlaczego ja, jest albo komisariatem policji, albo siłownią, albo burdelem. Jakby mi się wydaje, że to jest jeden blok, w którym są wszystkie możliwe kurwa miejsca na świecie. Tam wchodzisz i po prawej masz pogotowie, po lewo jakbyś chciał zgłosić jakąś też policję. Nad policją masz kurwa weterynarza, żeby było blisko psów. Wie pani co, najpierw chcę się skontaktować z mężem, to z jego karty schodzi płatność. Oczywiście, przepraszam za tę niedogodność, sprawa na pewno się wyjaśni. Jasne. Ja już muszę niestety uciekać do środka, ale może przygotuje pani koktajl, może wróci pani do nas? Kurwa, ona nie ma pieniędzy na jednorazowy trening, a ty chcesz jej zrobić koktajl! Koktajl, który na siłowni, kurwa, kosztuje 50 zł! Za to, że ty jej wsypiesz miareczkę białka, zalejesz wodą, wstrząśniesz 3 razy i proszę bardzo, 58 zł się należy, wysokobiałkowy drineczek. No hej, byłam właśnie na siłowni i mój karnet nie działa, nie zeszła płatność. Co się dzieje? O Boże, no zapomniałem ci powiedzieć. O czym znowu? No o tym, że dzień przed urlopem pękła mi karta debetowa, z której schodziła płatność. No, musiałem ją zablokować. Pękła ci karta debetowa, zamknąłeś wszystkie swoje karty, jesteś chłopie bardziej podejrzany niż ja o... Nie będę mówił o co, domyślcie się. Użyłeś wniosku o nową kartę? Oczywiście, że złożyłem. Chyba nawet już przyszła, ale nie zdążyłem jej aktywować. Ale dlaczego ty mi nie mówisz o takich rzeczach? No znowu nadałam się wstydu. Kochanie, no wybacz mi, proszę. Jutro wrócę i jakby karta jeszcze nie przyszła, to dam ci gotówkę na karnet. Widzisz? I właśnie tego się obawiałam, jak namawiałeś mnie, żebym zrezygnowała z pracy. Że nie będę miała własnej niezależności finansowej. Obawiałaś się tego? Bo to jest kurwa normalne, że jak nie pracujesz, to nie masz swoich pieniędzy. Jak podlegasz pod drugiego człowieka, który ma pieniądze i on nagle przestanie mieć pieniądze, to ty też nie będziesz mieć pieniędzy. To nie jest żadna obawa. To jest to, co się kurwa stanie, jak zrezygnujesz z pracy. Uwaga, uwaga, jak ty przestaniesz oddychać, to kurwa ty umrzesz, rozumiesz? Moment.
Do Julki? Wracasz? Jak to? No, mieszkam u niej pod twoją nieobecność. Co? Przecież prosiłem wyraźnie, byś zamieszkała u mojej mamy. Ale zatrzymałam się u Julki. Do niej miałam bliżej. Cześć. Czułam się jak żebraczka. Najpierw wstyd w sklepie, potem na siłowni. Uwierz, żebracy nie spotykają wstydu na siłowni. W sklepie może, może ich tam coś... Znaczy, jak jesteś żebrakiem, to nie wiem, czy jest jeszcze coś w tobie takiego jak wstyd, ale gwarantuję ci, że nie widziałem nigdy w życiu na siłowni żebraka. No, a może by pani mnie na jeden trening wpuściła? No, zeszycik zapiszemy, no. I ten koktajl też za darmo, jakby mi pani tam wstrząsła. Po rozmowie z siostrą Magda chce podjechać do swojego mieszkania po dokumenty potrzebne jej do stworzenia CV. Jest w szoku, gdy widzi przy swoim aucie męża, który miał być w delegacji. Przecież ty miałeś wrócić jutro? No tak. Cześć, cześć, kochanie, cześć. Dobra, podoba mi się. Dawaj kluczyki, spier... Magda? Dasz kluczyki od auta? Co? A niby dlaczego? A kim pan jest? Czyli chcesz powiedzieć, że gdyby ona nie przyjechała pod dom, żeby wziąć dokumenty, to i tak nie miałbyś kluczyków. To jak ty chciałeś mu sprzedać to auto? W jaki kurwa sposób chciałeś mu dać auto? Co chciałeś powiedzieć? No wiesz, kluczyków nie mam, musisz wybić szybę i sobie kabielkami odpalać. Ej, ja chyba pana gdzieś kiedyś już widziałam, prawda? Śpieszę się. Ej, co się dzieje? Ej, proszę wysiąść z mojego samochodu. To już nie jest twój samochód. Ale co pan... Ale proszę... Halo! Czy ty możesz mi powiedzieć, co tu się dzieje? Wysiadaj z mojego samochodu! Człowiek! Roman! Roman się zmęczył. Straszna mgła jest dzisiaj, ciężko oddech złapać. Jebany Kraków! To nie mgła chyba. To chyba z Czarnobyla przyleciał. Co tu się dzieje? Magda, przepraszam. Kto to był? Przepraszam. Przepraszam, zawiniłem. Roman, o co chodzi? Powiedz mi, kim był ten facet? To był Waldek Rutkowski, wspólnik w interesach. Rutkowski? A to on nie powinien oddawać samochodu za nas, nie brat? I wspólnikowi w interesach od tak sprzedałeś mój samochód? Tak. Nie, spokojnie, nie martw się, nie sprzedałem. Oddałem go za darmo, mam długi. Mam problemy finansowe, tak? Interes pada, stąd ten brak kasy, no. A pieniądze z auta pójdą na ZUS i podatki. A wiesz, że można ogłosić bankructwo i zamknąć firmę? Takie tam technologie. To sytuacja podbramkowa, ale spokojnie, spokojnie, kupię ci nowe, lepsze auto. Kupię ci nowe, lepsze auto! Nie stać mnie nawet na karę na siłownię, ale nie martw się, BMW za 600 tysięcy już jest zamówione. Czemu ty mi nic nie powiedziałeś? No co, wstydziłem się. Mieć problemy finansowe to takie niemęskie. Głupoty gadasz, ja też mam problemy finansowe, wydaję za dużo pieniędzy. Jakby 30 tysięcy miesięcznie to jest troszeczkę za dużo. Powiedział, to pomogłabym, wymyślilibyśmy coś, poszłabym do pracy. Nie. Bez przesady, jakby mamy na chleb, na tym też koniec, bo mamy 4 zł dziennie, to jest nasz limit, ale na chleb starczy. Zresztą gołębie wpierdalane suchy chleb jakoś żyją, to i my damy radę, a ty pracować nie możesz. Jesteś kobietą i chuj wie czemu, ale ci zakazuję pracować, jakby nie wspieraj rodziny. Magda pożegnała się z mężem, który pojechał załatwić biznesowe sprawy i wraca do mieszkania Julii. Kobieta chce spakować swoje rzeczy i wrócić do siebie. To również moje mieszkanie. Dlaczego się zgodziłaś, żeby ktoś za mnie zamieszkał? To moja siostra. A ty na jej siostrę narzekasz? Chłopie, więcej mięska. A co, hotel, przytułek? Jak możesz? Przecież wiesz, że ich okradli, a Roman wyjechał. Miała tam sama siedzieć. No wiem, ale jakoś mi się to nie podoba. Co takiego? No nie wiem, nie lubię, jak ty z nami mieszka. Słucham? Niby dlaczego? Co się takiego dzieje? Łazienka jest zajęta, trzeba się pilnować. Trzeba się pilnować? Nie no, nie musisz się pilnować tam. Bez przesady, to jest jej siostra, to prawie tak samo, jakbyś z nią to robił. Cześć. O, cześć. Sorry, mam coś do załatwienia na mieście. Dobrze, miał już buty nałożone, bo każdy normalny polski obywatel chodzi po domu w butach całe życie kurwa w butach. I potem jest taki moment, przychodzisz do kogoś do domu i ktoś w domu ci mówi: jak coś, to u nas się buty zdejmuje, także ten, jakbyś mógł zdjąć buty, a ty mówisz tak: kurwa, od miesiąca nie zdejmowałem, jak zdejmę, to Hiroshima przy tym będzie kurwa niczym. Magda, przepraszam cię, ja nie wiem, co w niego wstąpiło. Luz, nie przejmuj się mną.
Słuchaj, Roman już jest, więc mogę wrócić do siebie, do mieszkania. Tylko odwieziesz mnie? No oczywiście, no ale co się stało? Kurwa, jakie to jest źle wykalkulowane logistyczno, matematyczno, fizyczno, kurwa, wszystko. Byłaś u siebie w mieszkaniu, wiesz, że Roman wrócił, więc przyjechałaś do swojej siostry, żeby ją poprosić, żeby odwiozła cię do mieszkania. Ja pierdolę. Już rozumiem, dlaczego on nie chce, żebyś ty nie pracowała, ty się po prostu, kurwa, nie nadajesz. Chwilę później Julia chce odwieźć Magdę do domu. Orientuje się jednak, że wychodząc pomyliła kluczyki i zamiast swoich wzięła kluczyki do samochodu męża. No to leć na górę, ja poczekam. Pojedziemy jego samochodem. No ale przecież mówił, że ma coś do załatwienia na mieście, może będzie chciał skorzystać. A może poszedł na piechotę? Zresztą, a co mnie to? Niech ma zagwozdkę i dobrze mu tak. Kobiety są czasami strasznie dziwne, nie że faceci są jacyś normalni, my jesteśmy też spierdoleni, tylko że my nie czasami, a kobiety czasami są strasznie dziwne. Olka, już nie jątrz. Ja jątrzę? Po prostu tak mnie wkurzył, że na ciebie na... A przepraszam, ty chcesz tą swoją siostrę do bagażnika wpakować, czy jaki chuj? Już nawet mi nic nie mów. Daj tą walizkę. Ty, ale... Co to jest? O Boże. O Boże, czy to Mona Lisa? Czy on ukradł Mona Lisę? To obraz skradziony z twojego domu, poznaję go. Co to ma znaczyć? No to ty mi powiedz, co mój obraz robi w bagażniku twojego męża? Boże, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia! Miał go wyjąć zaraz po tym, jak was okradliśmy, kurwa no! Dobrze się nie skapnęłaś, że u nas w salonie stoi wasz telewizor, bo to by było już w ogóle koniec. Bardzo, bardzo dziwne. Sugerujesz coś? Ja sugeruję? Obraz skradziony z mojego domu znalazł się w bagażniku twojego męża. Może mój mąż nie jest chodzącym ideałem, ale to jest uczciwy człowiek. On nie jest złodziejem. On co najwyżej pożycza na długi czas i nie oddaje. On po prostu pożycza na czas nieokreślony. To jest uczciwa wymiana. To jest brzydki obraz, on chciał wam po prostu pomóc. Zdjął go ze ściany, żeby was nie drażnił ten obraz. Ale to nie powód, żeby robić z niego bandytę. Ja robię z niego bandytę? Przecież tu fakty świadczą same za siebie. Nie wiem, musimy to wyjaśnić. W ogóle gdzie on jest? Gdzie on polasł? No powiedział, że ma coś do załatwienia na mieście. Nie wiem, no może kolejny rabunek? Przestań! Nie, u was już nie ma za bardzo czego zabierać, wiesz. Chociaż ciebie nie ma w domu, samochód jest sprzedany, no z twoim mężem zdążyliby kanapę znieść. Kobiety dzwonią do Piotra i żądają natychmiastowego spotkania. Mężczyzna zgadza się wszystko wyjaśnić. Siostry dojeżdżają w umówione miejsce. Magda chce wiedzieć, jak skradziony obraz znalazł się w jego bagażniku. Powiedział, że mi wszystko wytłumaczy. Był trochę zdenerwowany. Nie wiem, to jakiś koszmar, to się nie dzieje. No to skoro ci tak powiedział, to znaczy, że ma coś na sumieniu. Julka, on mnie okradł. Zobaczymy, co nam powie. Oj, od razu okradł. Tylko obraz znalazłaś, nic więcej. Gdzie jest telewizor? Nie wiesz, gdzie jest telewizor? Ale się zjebałem. Może on ten obraz na śmietniku znalazł? A, ten komentarz już nie ma sensu, tak jak oddychanie w tym pokoju teraz. O, jest i on. Piotrek? On cię okradł, on cię dalej okradł. Teraz łatwiej będzie go zabrać na policję. Ty, Piotrek! Boże, ratunku! Jezu! Boże, jestem tu! Chłop umiera, ty mówisz, jestem tu! Jak chcesz, to umrzesz przy mnie, także luz. Magda, dzwoń po pomoc, szybko! Jaki kurwa dzwoń po pomoc? Mąż mi karty nie opłacił abonamentu. Nawet sygnału mi nie łapie, kurwa. Karetka pogotowia zabrała potrąconego Piotra do szpitala. Na miejscu pracuje już zespół policjantów, w tym śledczy, który zajmuje się również włamaniem do mieszkania Magdy. Wiele wskazuje na to, że sprawy są ze sobą powiązane. Boże, umrze. Jezu, on umrze. Nie mów tak, zabranie... Nie mów tak, on jeszcze nie może umrzeć. Ma do wytłumaczenia, co mój obraz robi w jego bagażniku. Zabezpieczyliśmy obraz i ściągamy z niego odciski palców. Czy zauważyła pani coś podejrzanego w zachowaniu męża? Niby co? Nie, no proszę dać mi spokój, błagam pana. Siostra ma rację, tu nie jest najlepszy moment. Tak, tak, wiem, ale proszę spróbować opisać auto. Co to był za samochód? Może widziały panie kierowcę? Nie, no nic nie widziałyśmy. To się działo tak szybko, ale to au... To au... Pani Malinowska? O co chodzi, Magda? Ale co? No nie wiem, to auto... Wydaje mi się, że takie auto ma nasz sąsiad, Karol Lemański. Mi się wydaje, że takie auto ma ze 100 tysięcy innych Polaków. Proszę zapisać wszystkich po kolei. Karol? Ten, co tak się z Romkiem nie lubią? No tak. No ale dlaczego niby twój sąsiad miałby chcieć zabić mojego męża? Czemu chciał zabić? To twój mąż wyszedł na ulicę. Tu było ograniczenie tylko do 20. Mogło mu się pomylić. 20, 200, jedna różnica, zero. Godzinę później Magda dociera do domu, zostawiając w szpitalu siostrę czuwającą przy mężu, którego lekarzom udało się uratować. Jego stan jest poważny, ale stabilny.
Co tu się dzieje? Magda, jestem niewinny. To nie ja. Wrabiają mnie. Proszę się odsunąć. Ale jak to? Czy to znaczy, że ja miałam rację? Sprawdziliśmy jego wóz. Gołym okiem widać, że są ślady kolizji z pieszym. Są też ślady krwi. A skąd wiemy, że to są ślady kolizji z pieszym? Czym się różnią ślady kolizji z pieszym od śladów kolizji, kurwa, z reniferem? No dobra, jak ktoś miał kolizję z reniferem, to kurwa naprawdę gratuluję. Ale rozumiecie, o co chodzi. Jak rozpoznać, że w auto akurat jebnął pieszy, a nie dzik? Bo zakładamy, że to pieszy jebnął w auto, a nie auto w pieszego, tak? Zawsze jest wina tego, kto idzie, a nie tego, kto jedzie. Jakby kurwa logiczne, że jak jedziesz autem, to człowiek nie powinien ci wchodzić na ulicę, tak? A na chodnik tym bardziej, czasami trzeba korki ominąć. W domu pana Lemańskiego trwa przeszukanie. Już znaleźliśmy kilka kosztowności skradzionych pani. Co? Czyli to Karol się do nas włamał? Boże, ja mu tak ufałam. Czyli Roman miał rację, ja byłam taka naiwna. Ustalimy to. Póki co jedziemy na przesłuchanie. Nie, no ale przecież to jest niewiarygodne. On to jest taki porządny człowiek, znaczy taki się wydaje. No nigdy nie wiadomo, co kto ma na sumieniu. Pani szwagier na przykład? A czemu pan teraz o nim mówi? A wiedziała pani, że szwagier spędził kilka lat w więzieniu za włamania? Przyznał się kiedyś do tego? Co? Przecież to jest niemożliwe. No co, no to spędził, tak? Już wyszedł z więzienia. Już nie ma o czym rozmawiać, tak? Jest teraz w więzieniu? Nie ma go teraz w więzieniu. Był kiedyś w więzieniu, a teraz dopiero będzie w więzieniu, ale na razie go nie ma w więzieniu, więc nie musiał się przyznawać, że był w więzieniu, jak go już nie ma w więzieniu, rozumiesz? Po co mówić o czymś, co już nie istnieje? Lat w więzieniu. Nie, to jest jakaś pomyłka. Piotr to jest przedsiębiorca. No tak, jest przedsiębiorca. Jak się kradnie, to jakoś to trzeba sprzedać, nie? Mój sąsiad, który był przemiłym człowiekiem, chciał przyjechać mojego szwagra, który był jakimś recydywistą. Byłam pewna, że Julka o niczym nie wiedziała. Byli wspólnikami, pokłócili się. Karol chciał go uciszyć. Głowa pękała mi już od tego wszystkiego. Magda wchodzi do swojego mieszkania. Ma nadzieję, że zastanie w nim męża i powie mu o wszystkim, co się wydarzyło. Jest zszokowana, widząc, w jakim stanie jest Roman. Jesteś pijany? Madziu? Wyraża sobie? Letko wstawiony. Ja wypiłem raptem piankę. Raptem piankę. Letko wstawiony. Posłuchaj mnie. Ktoś potrącił Piotrka, jest w szpitalu. Madziu, przepraszam. Ja musiałem. Nie będzie odszkodowania. Co? Było odszkodowanie, ale leży wypite na stole. Proszę, nie gniewaj się, no. Ja musiałam. Ale jak ty możesz chlać w takim momencie? A co mi pozostało? Nie, posłuchaj! Aresztowali Karola. W jego mieszkaniu znaleźli nasze rzeczy. To najprawdopodobniej on chciał zabić Piotrka, żeby go uciszyć. Oni są najprawdopodobniej wspólnikami. Co? 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 Musisz do mnie po pijackiemu teraz mówić. A głosowałaś na Dudę? Po południu Magda odwiedza swoją siostrę. Kobieta jest załamana. Z jednej strony cieszy się, że lekarzom udało się uratować życie jej męża, którego nadal kocha. Z drugiej jest przerażona ustaleniami policji. A z trzeciej martwi się, że zaraz się skończy odcinek Prowcia, a to oznacza, że będzie trzeba czekać kolejne dwa dni na kolejny odcinek, a ja nie mam tyle czasu! Ja nie mam tyle czasu! Co ja mam robić przez dwa dni czekając na nowy odcinek? No i to, co ja mam robić, no? Chyba muszę odpalić jakieś stare, prawdziwe historie, no chyba tak. Chyba muszę zostawić łapkę pod filmem każdym u Prowcia, tak? Bo się będę nudził, a mam dwa dni, żeby zostawić komentarz pod każdym filmem, tak? Tak, najaktywniejszą widzką! Najaktywniejsza Prowciara! Jestem w szoku po tym, czego się dowiedziałam o Piotrze. Gdyby nie ten wypadek, nie dowiedziałabym się prawdy o nim. No bardzo mi przykro. Krat, siedział w więzieniu. Przecież jakbym mieszkała z obcym człowiekiem. Naprawdę nie wiem, co ci powiedzieć. Ja sama jestem w szoku. Ale najważniejsze, jak on się teraz czuje? Miał krwiaka w mózgu, ale lekarze go usunęli. Wyjdzie z tego. Ty, a da się usunąć mózg? Bo mi by się przydało, chociaż nie wiem, mi by się przydało go wsunąć, bo właśnie jak dopchnąć, da radę też, tak? Odchodzę od niego. No Julka, no co ty? Jeśli to prawda, że was okradł, to nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Dla mnie rodzina to świętość. No ale wy też jesteście rodziną i się kochacie. Nie wiem, czy jestem w stanie kochać faceta, który okazał się kłamcą i oszustem. A wy tak zawsze walizkę pod stołem kawowym trzymacie? I dlaczego wasz stół kawowy to jest stół jadalniany, kurwa? Mam się, salon z jadalnią mam się pojawia. Wy, kurwa, jak usiądziecie na kanapie, to stół jest mniej więcej na poziomie oczu, nie? Wy, żeby wpierdalać, to tak musicie, kurwa. Wy sobie ze stołu po prostu zrzucacie do buzi jedzenie. A to, co to jest? Jego rzeczy dali mi w szpitalu. A nie powinni, bo policja chciała je zabrać. No ale cóż.
Kasyno Waldemar Rutkowski? Czekaj, czekaj. Coś mi mówi to nazwisko. Pokaż. Wiecie, ja jestem influencerem. Influencerzy lubią kasyna, ale jakbym zobaczył kasyno, które nazywa się Waldemar Rutkowski, to jakoś bym kurwa nie poszedł. Nie znam. Ale wizytówka? W rzeczach Piotra, co nam tutaj robi? Co on ma wspólnego z kasynem? Jezu, to on. Kto? No to jest ten facet, co zabrał moje auto. Nie znam. Pierwszy raz go widzę. Ale wygląda na niezłego gangusa. No, Roman twierdzi, że to jego wspólnik w interesach. No tak, Waldemar dał mężowi żetony, twój mąż dał mu auto. Interes, to jakby w kasynie robi się same interesy. No, wcześniej wydawało mi się, że widziałam go z twoim Piotrem pod waszym blokiem. Jak to? No widziałam, jak dawał mu kopertę pokryjomu. I nic mi nie powiedziałaś? No a co miałam ci mówić? No nie sądziłam, że to jest coś ważnego, że w ogóle ma związek z tą sprawą. No i co teraz zrobimy? Pomyślmy... Nic nie róbcie? Co macie kurwa robić? Was to nie dotyczy. Niespodziewanie zauważa przed blokiem swojego sąsiada. Wypuścili cię? Jak widać, jadę teraz do swojego adwokata. Nie zostawię tak tego. No ale poczekaj, czy ty możesz mi wyjaśnić, co się w ogóle stało? Co się stało? Policja zabrała mnie ze szkolenia online, które prowadziłem od rana. Bez wyjaśnienia. Nawet nie pozwolili pożegnać mi się z kursantami. O nie, najgorzej! A kursanci dalej na Skype'ie czekają, bo ty powiedziałeś, że zaraz wracasz? Kurwa, no, drugi dzień, to chyba już możemy wyjść z zajęć. Nie wiem, policyjni technicy badają wóz. No dobrze, a możesz mi powiedzieć, co z rzeczami, które znaleźli u ciebie w mieszkaniu? Policja powiedziała mi, że... Że i do mnie było włamanie? Że od tygodnia, odkąd próbuję otworzyć drzwi, to klucz się zacina? Bo ktoś najwyraźniej gmerał w zamku? To też ci powiedzieli? Ale co ty mówisz? Ktoś pod moją nieobecność wlazł do mojego mieszkania, te wszystkie rzeczy podrzucił, poukrywał w szufladach. Ale ja nic nie wiedziałam. Ja też nie wiedziałem. Ja też nie wiedziałem. Jakbym wiedział, to bym sprzedał. Nawet fajne kosztowności tam były, nie? A do Lombardu mamy blisko. To się w jedną całość. Ktoś chce mnie wrobić. No ale poczekaj, no kto? Kto miałby w tym interes? Pomyślmy, twój mąż? Twój szwagier? Lista się raczej zamyka na tych dwóch osobach? Domyślam się, ale pozwól, że zachowam to dla siebie, okej? Okay? Póki co wie o tym policja i bada ten drop. No, ale co ty sugerujesz? Domyśl się, twój mąż chce mnie wrobić. Co? Przestań, nie zachowuj się jak dziecko. To, że Roman na ciebie nadawał, to teraz ty na niego z zemsty? Cześć, cześć. Przynajmniej teraz się udało pożegnać, przynajmniej teraz. Mężczyzna jest jednak bardzo zdenerwowany i nie ma ochoty odpowiadać na pytania żony. Daj mi spokój z tymi pytaniami, nie teraz. No a kiedy? Powiedz mi, co się dzieje? Kim jest w ogóle ten Rutkowski i co on ma wspólnego z Piotrem? Madziu, nie teraz, muszę pilnie wyjść. Nie wypuszczę cię, dopóki mi nie powiesz, co się dzieje. Czy ty w ogóle wiesz, że Karol się do nas nie włamał i ktoś go wrobił? Może Piotra też wrobili? Madziu, nie teraz! Głucha jesteś! Jezu, co się z tobą dzieje? Ja cię nie poznaję, ja się ciebie boję! Madziu, proszę cię, nie teraz! Szukam czegoś! Czego? Może ci pomogę? Kurwa, honoru to już raczej nie znajdziesz! Przynajmniej nie w tej szafce, schowałam go w drugiej. Ale ja chcę porozmawiać i to wszystko wyjaśnić. Chcesz pistolet? Nie, klamka zwykła. Do drzwi idę drzwi zamontować. Co ty zamierzasz zrobić? Wychodzę, nie wiem kiedy wrócę. Nie, ja cię nie wypuszczę na miasto w takim stanie. A po drugie, Madziu, co w naszym domu robi broń? No ogólnie to leżała w szafie. Nie wiem zresztą, jak jej nie zauważyłaś, bo ona leżała kurwa na dole półki po prostu. Ona była, ta broń była jak kurwa w Fortnite, nie? Na środku ziemi, kurwa, losowy pistolet z amunicją obok. Puść mnie. Nie, nigdzie nie pójdziesz. Madziu. Grozi nam niebezpieczeństwo. Muszę wyjść załatwić pewną sprawę. Za godzinę wrócę, obiecuję ci. A jeszcze przed chwilą mówiłeś, że nie wiesz, kiedy wrócisz. Czyli kłamiesz. Nie wiesz, czy wrócisz za godzinę. To się może przedłużyć. I co wtedy? I co wtedy? Co wtedy jej powiesz? Obiecałeś, że za godzinę. A wrócisz za godzinę i minutę i już jest spóźnienie i to już się nie liczy jako godzina. Jakie niebezpieczeństwo? Co ty gadasz? Madziu, za godzinę wrócę z kasą. Wyjedziemy, zacznijmy wszystko od nowa. Tylko nie poproszę. Nie, nigdzie nie idziesz. Madziu, muszę wyjść. Ała! Oszalałeś! Co się tam kurwa bolało, jak na łóżko spadłaś? Ja tak robię mojej partnerce, jak chcę się z nią pobawić. Oczywiście bawię się z nią wtedy tak, że ja rzucam na łóżko, zamykam drzwi na klucz i idę grać na komputerze. Magda śledzi męża, który wzburzony wybiegł z mieszkania. Dociera za nim pod kasyno. Kobieta chce wejść do środka, ale niespodziewanie dzwoni do niej jej roztrzęsiona siostra. Halo Julka, wiesz co, ja nie mogę teraz z tobą rozmawiać. Później ci wszystko wyjaśnię. Halo. No i pogadane, no i właśnie z kobietami tak jest. Dzwoni do ciebie, ty mówisz, nie mogę teraz gadać, no opener, że jestem, nie mogę teraz gadać. A ona jedyne co powie to... I chuj, i się dogadaj z taką. Co się stało? Piotr nie żyje. Co? Co ty do mnie mówisz? Nie ma go.
Już go nie ma. Kurwa, ostatnio coś trafiam na paradokumenty, gdzie dużo osób umiera. Podejrzanie dużo. Czy to coś znaczy? Czy TVN albo Polsat mnie śledzą? Czy wy macie snajpera, który celuje właśnie w moje okno na 25 piętrze? Wyskoczył z okna. Słucham? Zabił się, rozumiesz? Zabił. Jezu, siostrzyczko. Każda kolejna godzina przynosiła nowy cios. Tym razem dowiedziałam się, że siostra owdowiała i to w straszny sposób. Musiałam się z nią jak najszybciej zobaczyć. Nie mogłam pozwolić, żeby była sama w takiej chwili. Niedługo później zniecierpliwiona Magda czeka na taksówkę. Chce jak najszybciej pojechać do siostry, by wesprzeć ją w trudnych chwilach. Jednak niespodziewanie zauważa ją jej mąż. Co ty do cholery robisz? Przecież prosiłem, żebyś została w domu. Prosiłeś? Ty mną rzuciłeś o łóżko. No, to jest tak zwana męska prośba. No, wybacz mi, no nie wiem, co we mnie wstąpiło, no. Ostatnio jestem strasznie zdenerwowany, jestem kłębkiem nerwów. Ja też. Piotr nie żyje. Co? Popełnił samobójstwo. Właśnie miałam jechać do Julii. Wiedziałem. Wiedziałem, że kiedyś tak to się skończy. Co? Jak to wiedziałeś? Roman! Powiedz mi, co się dzieje, tylko całą prawdę. Piotrek był uzależniony od hazardu. Co? No, cały czas skrzynki otwierał, normalnie. Konopski film nagrał, on mówi nie, ja kocham skrzynki! Tutaj w tym kasynie stracił naprawdę kupę kasy, narobił olbrzymich długów, które musiał spłacić. Naraził się wielu ludziom. No ale dlaczego ty mi wcześniej o tym nie powiedziałeś? Dopiero dzisiaj się o tym dowiedziałem, no. Piotrek obrobił nam mieszkanie, spieniężył łup, by spłacić ten dług. Komu się to nie spodobało i ktoś chciał go zabić. Ale kto? Ten z brodą, co zabrał moje auto? Nie, no to jest Waldek. To jest mój kolega i wspólnik, no przecież ci mówiłem. Razem prowadzimy to kasyno, no. Tego ci nie mówiłem akurat. Mi się to nie podoba. Ty się jakoś inaczej zachowujesz, nie jesteś sobą. I co robiłeś w tym kasynie? No jak to co? Podwajałem zyski, teraz nie mam nic. Miałam mętlik w głowie. Choć wszystko mi wyjaśnił, naprawdę nie rozumiałam, jak z dnia na dzień mógł stać się współwłaścicielem kasyna. Wprawdzie nie interesowałam się jego biznesami i nie znałam się na tym, ale to było dziwne. Jednak w tamtej chwili myślałam tylko o tym, żeby być przy siostrze. Chwilę później Magda i Roman docierają pod blok, w którym mieszka Julia. Kobieta chce jak najszybciej zobaczyć się z siostrą. Niespodziewanie drogę zajeżdża im Waldemar Rutkowski. O, dobry kumpel, pewnie z nimi chciał pojechać, powspierać siostrę. Może przy okazji ją wyrzucić. Waldek! Ej! Czekaj, Waldek! Ej, zostaw go! Co ty robisz, Waldek, człowieku? Gdzie jest moja kasa? Śmieci. Waldek, poczekaj, proszę cię. Poczekaj, uspokój. Waldek taki niby gangster, ale majteczki różowe na dupci są. Cię, Waldek. Już dosyć się naczekałem, powtarzam. Gdzie jest moja kasa? Roman, o czym mówi ten człowiek? Nie wtrącaj się, Magda. Jestem twoją żoną, co to się dzieje? Jak się ma nie wtrącać, jak ona stoi dosłownie obok ciebie, jakiś ty właśnie próbuje cię udusić, no dobra, to ja się nie będę wtrącać, to ten, zajmij się, a mogę, ten, Waldek, mam jedno pytanie, mogłabym później z tobą podjechać, podjąć byśmy, bo on już raczej nie będzie zdolny. No przecież odkupił od ciebie połowę udziałów w kasynie, czego ty od niego chcesz? Co? Kasyno jest moje, a ten idiota przegrał mnie wszystkie pieniądze, jeszcze się zapożyczył, ma termin na dzisiaj. Roman, o czym on mówi? Nie pochwalił ci się mężuś? Ile mi jeszcze kasy wisi? Sprzedaż tych przedmiotów z tego mieszkania i sprzedaż samochodu, za którym tak płakałaś, nie starczyła na spłacenie długu. Dałem ci wszystko! Dałem ci wszystko, co mam! Nic więcej nie ma! A po ile te okularki twoje chodzą? Czy to jest wszystko prawda? No mów! Ty oszuście jeden. Ty cholerny draniu! Kim ty jesteś? To wszystko przez ciebie! To twoja wina! Dokładnie, to wszystko wina Waldka. Jakby nie otworzył kasyna, to on by nie przegrał pieniędzy. Waldek musi iść siedzieć! Magda próbuje rozdzielić szarpiących się mężczyzn. Zaalarmowana krzykiem siostry Julia wybiega z mieszkania. Co tu się dzieje? Sygodzia są mnie w mieszkaniu! Mój mąż okazał się oszustem, kłamcą i hazardzistą. Co? A do tego marnym graczem. Przegrał wszystko. Nie wstydź ci tak śmieci oszukiwać żonkę? Magda, nie słuchaj go, Madziu. Madziu, jeszcze 5 zł na koncie mam, nie wszystko przegrałem. Czasy do Turcji, a twojemu szwagrowi zlecił włamanie do waszego mieszkania i kradzież cennych przedmiotów. Zamknij się, albo cię zabiję! Nie zrobisz tego, nie masz jaj. Miał jaja, teraz już może nie mieć. W sensie, jak go znajdziesz, męskie jądra na czarnym rynku mogą spłacić jego długi.
druga i dzień. Dzwoń na policję, na pogotowie, dzwoń! Może zostaw go! On ci zrobił krzywdę! Spokojnie, ona go nawet nie dogoni. Roman! Roman, proszę cię! Roman! Nie podchodź! Nie chcę żyć! Ona już podeszła, już. Za późno krzyczysz! I otóż ten pistolet nakapiszony, debil! Nie podchodź! Roman, ja chcę tylko wiedzieć, ile to trwa. Od kiedy jesteś uzależniony? Powiedz mi, a później strzelaj, nie? Jakby już i tak chuj tam, bez różnicy. Długo. Wiele lat. Przecież straciłeś wszystko. To za co my pojechaliśmy do tej Turcji? Za kredyt, za chwilówki. Co? Nabrałem ich mnóstwo. Przynajmniej wakacje spędził jeszcze sobie przed śmiercią, nie? Ty jesteś chory. Dobry. Zostawił sobie obraz jako dowód. Groził, że wyda mnie policji, jak zlecą mu jeszcze raz coś takiego. Boż nigdy więcej nie chciał robić niczego złego. Ty bydlaku! Piotrek dzwonił do mnie zestresowany. Chłop kurwa leci dalej. On nam teraz lore odcinka, już go policja z koła ma wyjebane. No, generalnie to wczoraj jadłem kanapki z serem na śniadanie. Nie wiem, czy wiecie. Odkryłyście ten obraz w jego aucie. A ty ukradłeś samochód Karola i potrąciłeś nim Piotra? Chciałeś go zabić i wrobić w to Karola? Jakim ty jesteś człowiekiem? Ty jesteś nikim, rozumiesz? Jesteś skończony i z nami też koniec! Nie było szans, żeby cofnąć to, co się stało. Tego dnia skończyła się miłość, skończyło się moje małżeństwo. I skończył się wspaniały odcinek Mięto di Rockesa.